Witam na kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj rozpakujemy sobie edycję kolekcjonerską gry Max Payne 3. Pudełko prezentuje się następująco. Zwykłe pudełko, karton, dosyć lekkie. I zobaczmy, co jest w środku. W środku paragon. Gra. W wersji na Xboxa 360. Jakieś pudełeczko. W środku pewnie będą kody na DLC. Tak, w środku jest nabój. Breloczek w kształcie naboju. Nie wiem, czy widać coś, czy nie. Widać. Fajny, ciężki. Dwie kartki z kodami na DLC. Co mamy dalej? Styropian. Już to delikatnie trzeba wyjąć. Co będzie? Grafiki i kartki pewnie na notatki albo na coś. I teraz została na koniec figurka. Taśma. Mamy tu oryginalny styropian z Rockstara. Max Payne 3. Widać, że styropian jest oryginalny. W środku figurka. Zdjęłem tą folię, jedną i drugą. Tak oto prezentuje się nasz Max. Jest dosyć lekki, ale spaszczy, trochę taki niepodobny. Ubrany w garnitur.
Dwa pistolety. Widać oryginał Max Payne. Nie wiem, czy to się wyciąga. Lata jakoś, może jakoś się wyciąga te pistolety. A ta twarz Maxa jest taka jakaś, jakby go buty cisły. Jednak myślę, że za te pieniądze kupiłem tą kolekcjonerkę za 59 zł plus wysyłka. Myślę, że warto. Dobra, jeśli się podobało, subujcie, lajkujcie. Podobało się, łapka w górę, nie podobało się, łapka w dół. To było na tyle.